Alfred Marshall jeden z najważniejszych ekonomistów w historii, a szczególnie historii nowożytnej ekonomii. Jeżeli jesteś lub byłeś studentem ekonomii w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, to zapewniam, że Alfred Marshall jest prawdopodobnie najważniejszym ekonomistą, który odcisnął piętno na twojej edukacji. Można powiedzieć wręcz, że Logika współczesnego kursu ekonomii, nawet dzisiaj nauczanego, odzwierciedla to, co robił Alfred Marshall. Dowodem na to niech będzie fakt, że Blaug uważa y, traktat Marshalla za jedyny, który tak naprawdę jest sens czytać, który ukazał się w wieku XIX. Kolander do tego dodaje, że wszystko tak naprawdę co nowożytne w ekonomii można odnaleźć w jakiejś tam pierwotnej formie u Alfreda Marszala. Trudno wskazać jakieś wybitne, rewolucyjne jego osiągnięcia, chociaż na kilku istotnych wkładach możemy się skupić. Ale skoro nie ma tych wielkich rewolucyjnych osiągnięć, to skąd ta sława? Dlaczego Marshall jest uważany za aż tak istotnego? Ano przede wszystkim dlatego, że stworzył autentyczny kurs mikroekonomiczny, w którym mamy do czynienia z reprezentatywnym konsumentem i reprezentatywnym producentem. Oczywiście mieliśmy do czynienia z rewolucjami marginalistycznymi niewiele wcześniej przed Marszalem, i Marszal jak najbardziej w tą tradycję marginalistyczną w dużym stopniu, może nie w stu ale w dużym stopniu się wpisuje. To znaczy uznawał, że istnieje coś takiego jak prawo malejącej użyteczności krańcowej i sam przedstawiał jego obronę dosyć sensowną także przed kilkoma zarzutami, które się pojawiały. Natomiast w odróżnieniu od marginalistów, nie patrzył na proces gospodarczy totalistycznie z perspektywy globalnej, tak jak robili to Walra, Jevons i Menger. Zamiast tego koncentrował się na konkretnych jednostkowych konsumentach i jednostkowych producentach w taki sposób, żeby stworzyć analizę opierającą się na równowadze cząstkowej. Na tym, żeby skupić się na określonym wycinku rzeczywistości. I tak rzeczywiście, jak mamy poprowadzony kurs mikroekonomiczny e, dotyczący zarówno producenta, jak i konsumenta, to on naśladuje w istocie w tych aspektach metodę Marshalla. Marshall na przykład poszedł krok dalej niż marginaliści, jeśli chodzi o analizę rynkową w przypadku popytu. Dlaczego? Dlatego, że e, tak naprawdę. Prawdopodobnie był pierwszym ekonomistą, który wyprowadził funkcję popytu, krzywę popytu, wprost z funkcji użyteczności. Stosował przy tym pewien aparat adytywnej użyteczności, co do którego można mieć uzasadnione zastrzeżenia. De facto, bowiem nie wprost zakładał w jakiś sposób mierzalność użyteczności, kardynalną użyteczność zabieg, do którego można wysunąć jak najbardziej masę krytyki. Natomiast jednocześnie mimo stosowania tego aparatu miał podejście zdystansowane. Zresztą w ogóle do tego aparatu matematycznego, neoklasycznego miał zdystansowane podejście. Mówiąc, że matematyka służy trochę jako rusztowanie, które pozwala wznieść budynek, a potem należy to rusztowanie usunąć. Taki trochę twist Wittgensteinowski u Marszala, ewidentnie widoczny o odrzuceniu drabiny, po której się wspięliśmy na szczyt. Czym to się różni na przykład y, to wyprowadzanie krzywych popytu y, bezpośrednio z użyteczności od tego, co na przykład możemy znaleźć u marginalistów? Mianowicie, marginaliści patrzyli właśnie na cały proces globalnie y, i opisywali współzależności cenowe, patrząc totalistycznie na całą gospodarkę. Ba, jak popatrzymy na przykład na opracowania ekonomistów austriackich, to pierwszym ekonomistą dopiero, który wykonał identyczny zabieg, tylko innymi metodami, był Murray Rothbard, stąd jego wybitny wkład w ekonomię, o którym mówiłem. Nie robił tego na przykład Mises wcześniej. Taka teoria konsumenta-producenta, prawdziwie mozolnie zbudowana od podstaw, wyprowadzona na przykład z funkcji użyteczności, jest zrobiona dopiero u Rothbarda. I nic dziwnego, bo Rothbard był tak naprawdę marszalianinem, czy marszalistą. Był wykształconym w tradycji marszala pięknie powojennie do tego stopnia, że e, ten aparat wnik w jego sposób myślenia. Dodał oczywiście swoje do tego analizy jakieś tam austriackie, ale w dużej mierze jest on inspiracją tego co zrobił Marshall. Także ewidentnie Marshall odciska piętno nie tylko na ekonomii głównego nurtu, ale generalnie na wielu różnych ekonomistach, bo wprowadza pewną metodę analizowania rynku wycinkowo, nie z perspektywy totalnej równowagi, równowagi ogólnej, ale równowagi cząstkowej. I to jest jego właśnie taka pierwsza istotna rola, wyprowadzenie krzywych popytu bezpośrednio z funkcji użyteczności. W ogóle można powiedzieć, że obok chyba Kurno, Marshall jest osobą, która zajmowała się czymś takim jak funkcja popytu, tak? nie jakimś prawem popytu, które oczywiście się przewijało od dawien dawna, ale funkcja popytu, podejście takie funkcjonalne do analizy, analizy zjawiska z perspektywy, całości czynników, które na nie wpływają. Marshall zaczyna wprowadzać takie swoje podejście dotyczące na przykład pomiaru elastyczności czy w ogóle wyznaczania elastyczności myślenia o popycie jako funkcji i wprowadzania tych zasad matematycznych, które z tym się wiążą. Wprowadza pojęcie nadwyżki konsumenta. Czyli tego, tej takiej skłonności konsumenta, bo konsument płaci cenę rynkową za dobro, które kupuje, ale są tacy konsumenci, którzy byliby skłonni zapłacić więcej niż ta cena rynkowa. To jest ta tak zwana nadwyżka pod krzywą popytu, która się pojawia na każdym kursie praktycznie mikroekonomicznym. Następnie u Marszala mamy też wprowadzenie tych takich różnych analiz czasowych. Mamy Stricte rozróżnienie podręcznikowe, które znamy na dłuższy i na krótszy okres, gdzie w krótkim okresie mamy do czynienia z jakąś tam elastycznością kosztów, natomiast w długim okresie mamy pełną elastyczność kosztów. Wiąże się to często z terminem kosztów stałych, chociaż ten termin koszty stałe, koszty zmienne to rozróżnienie ono jest troszeczkę problematyczne, bo nie do końca. Powiązuje się je czasowo, ale tak naprawdę nie do końca chodzi o czasowe powiązanie, tylko o ilościowe powiązanie produkcji na jednostkę. Mimo wszystko mamy to rozróżnienie, te dwie: krótki, krótki, długi okres, i oprócz tego mamy też myślenie albo bardzo perspektywiczne, takie sekularne, w kategoriach przemian pokoleniowych wręcz, pojawienia się migracji, nowych pracowników, to taka bardzo długookresowa analiza. I mamy również analizę natychmiastową, taką rynkową, która jest tak naprawdę. Jeszcze krótsza od e, krótkiego okresu, bo tam mamy do czynienia z kompletną nieelastycznością e, czynników produkcji, podaży czynników produkcji. W związku z tym, wszelkie e, adaptacje e, są realizowane za pomocą natychmiastowych transakcji. To oznacza na przykład pojawienie się czegoś takiego jak quasi-renta. To jest taka kolejna analiza marszalowska. I quasi-renta e, mówi o. Pewnych przedsiębiorczych zyskach na czynniki produkcji, które jeszcze się nie zaadaptowały, jeśli chodzi o podaż, do zmieniających się warunków. Czyli na przykład, jak wzrośnie popyt na Produkowanie powiedzmy jakiegoś specyficznego rękodzieła, które może wykonywać tylko drobna grupa specjalistów, no to siłą rzeczy w okresie rynkowym natychmiastowym wzrasta popyt na usługi tych specjalistów i oni otrzymują quasi rent, dodatkowy zysk, taki przedsiębiorczy, ponad to co zarabiają standardowo w długim okresie, bo po pewnym czasie następuje adaptacja, wchodzą nowi. Nowi specjaliści na rynek wykształcają się i nadganiają zmieniające się warunki popytu. Mamy więc taką analizę, trochę przedsiębiorczą, od strony czynników produkcji, która się pojawiła u Marszala. Dalej, u Marszala mamy to pojęcie, które wiązało się z kontrowersjami, i do dzisiaj się czasem wiąże nożyc cenowych dotyczących tego, czy ceny są determinowane przez koszty, czy są determinowane przez użyteczność. I Marshall mówi, że to działa jak popyt i podaż. Z jednej strony jest użyteczność konsumenta, a z drugiej strony są koszty, które w krótkim okresie wyznaczają granice na to, jak sprawnie, jak szybko jesteśmy w stanie. Zaadaptować produkcję do zmieniających się warunków. W związku z tym nie ma sensu stwierdzenie, które nożyce tną papier. To nie ma sensu stwierdzanie, czy popyt podaż decyduje o cenach, jedno i drugie, i koszty i użyteczność decydują. Bombawer oczywiście na to odpowiadał, że to, co nazywamy kosztami w strukturze Marszala, jest również zależne od użyteczności, i to można bardzo ładnie pokazać tą analizą ogólnorównowagową. Natomiast dla Marszala to jak gdyby nie jest specjalnie istotne, on nawet nie musiałby się z tym kłócić, ale stwierdziłby, że no ta analiza właśnie równowagi cząstkowej, ta momentalna, ona pozwala nam tłumaczyć kształtowanie się cen bezpośrednio na rynku i to spieranie się o dłuższy okres, czy to rzeczywiście jest finalnie całkowicie użyteczność, o wszystkim decydująca czy nie, w danej chwili w przeprowadzaniu analizy momentalnej nie jest aż tak istotne. Marshall też prowadził ciekawe dyskusje dotyczące podziału, koncepcję tak zwanego czystego produktu, i właśnie a propos tych nożyc cenowych, zwraca uwagę na to, że trzeba być ostrożnym przy mówieniu o tak zwanej marginalnej, krańcowej produktywności czynników produkcji, bo ona jest często kontekstualna. Mianowicie, jak mówimy, że każdy zarabia swój marginalny wkład w produkcję, no to jak gdyby mówimy to zawsze kontekstowo, że mamy wytworzony określony produkt. Określoną kompozycję czynników produkcji, które razem współpracują, i marginalność jest jak gdyby ceteris paribus w stosunku do tego, czyli dodajemy lub odejmujemy dany czynnik produkcji, no ale zawsze to jest kontekstowe. Jeśli zaczniemy z innego punktu wyjścia, no to trochę inaczej będzie wyglądać sytuacja. Wskazując tym samym na to, że. Gospodarka to są w kontekście wyceny naczynia połączone, że wszystkie procesy produkcji w jakiś sposób wpływają na wszystkie na siebie razem. To w żaden sposób tak naprawdę nie kłóci się z osiągnięciami tego, co przedstawiał Bombawerk, ale właśnie podkreśla tą taką perspektywę indywidualnego przedsiębiorstwa czy też indywidualnego konsumenta, patrząc z drugiej strony. U Marszala także warto zwrócić uwagę na to, że miał swoją koncepcję ilościowej teorii pieniądza. Która była nawet ciekawsza od tego, co przedstawiał Fischer. Ona też była matematyczna. To równanie Fishera mówi o tym, że podaż pieniądza przemnożona przez szybkość obiegu to się równa produkt realny przemnożony przez jakiś tam poziom cen. I Marshall miał dosyć podobne równanie, ale było ono o tyle lepsze, że uwzględniało trochę inaczej popyt na pieniądz. Nie w kategoriach szybkości obiegu, ale cząstki dochodu, którą klienci chcą trzymać. I to jest takie podejście raczej zgodne bardziej z duchem marginalizmu niż podejście Fischera. E, zresztą, no, nic dziwnego, bo jak gdyby perspektywa jest taka, że te salda gotówkowe zawsze istnieją w obiegu, więc ta, jakiś ich ułamek jest po prostu zatrzymywany przez posiadaczy pieniędzy i to wpływa na szybkość obiegu, więc można powiedzieć, że z perspektywy przyczynowej Marshall podszedł dużo lepiej e, do tego problemu. Przy swoich analizach zakładał jednocześnie coś takiego jak stałą krańcową użyteczność pieniądza, do tego można wysunąć masę zastrzeżeń, no ale robił te zabiegi po to, żeby mu się łatwiej operowało matematycznie, w przedstawianiu czegoś, co dałoby się przedstawić, przedstawić jednak bez tego e, aparatu arytmetycznego. U marszala mamy też e, składanie krzywych popytu. Mamy zastosowanie tego narzędzia, które wydaje się trochę niezgodne z duchem matematyki, bo jak rysujemy wykres popytu i podaży, no to mamy cenę, na, mamy cenę na innej osi niż to w rzeczywistości jest, tak jak rysujemy tradycyjnie funkcje. No ale te zabiegi Marszala. Pozwalały na przykład łatwiej przeprowadzać składanie całkowitej krzywej popytu z indywidualnych krzywych popytu. E, było to właśnie to składanie, jak gdyby jest bardziej zgodne, e, mimo że zabieg wydaje się antymatematyczny, to w jakiś sposób jest bardziej zgodne z logiką składania tych funkcji, jeśli to zrobimy tak, jak robił to rzeczywiście Marshall. E, do tego jeszcze warto wspomnieć, że Marshall łamie w pewien sposób tą tradycyjną triadę klasyczną, która była związana ze Smithem, Ricardo i Marksem: Ziemia, Praca, Kapitał trzy czynniki produkcji. Marx to jeszcze gorzej poszedł w tą stronę, że zrobił prawie dwa czynniki produkcji, praca i reszta, która wszystko wysysa, posiadacze ziemscy i kapitaliści. Marshall w duchu mm, ekonomii marginalistycznej zaczyna zwracać uwagę na to, że no, te czynniki produkcji można jeszcze bardziej zindywidualizować, wprowadza na przykład taką kategorię jak organizacja, którą może, która może być czwartym czynnikiem produkcji, tak, yy, która jest w jakiś sposób taką intelektualną pracą związaną z organizowaniem wytwarzania dóbr i usług finalnych. Też warto powiedzieć o marszalu, jeśli chodzi o ekonomię skali. Ekonomia skali to oczywiście wiąże się z tym, że koszty produkcji spadają w miarę, jak rośnie produkcja. I o ekonomii skali zazwyczaj myślimy w taki sposób, że mówimy o, o ekonomii skali wewnątrz firmy, że firma jak więcej produkuje, no to obniżają jej się koszty produkcji. Marszal natomiast zwraca uwagę na to <laughs> też, że mamy coś takiego, jak. Ekonomię skali zewnętrzne, że możemy mieć małe podmioty produkujące w danej branży, ale przez to, że ogólnie roś, rośnie produkcja w branży, to cała branża doświadcza ekonomii skali, nawet jeśli poszczególna jednostka, jednostkowa firma nie realizuje tego rozszerzenia produkcji. I to jest dosyć ciekawa uwaga, która dobrze łapie logikę rozwoju poszczególnych branży, takich, w których możemy mieć mniejsze podmioty, ale ponieważ pojawia się jakiś postęp ekonomiczny i technologiczny w danej branży, to efekty korzystne rozlewają się na wszystkie podmioty, także na takie, które są bardzo małe, które tylko niewielkie zamówienia czynników produkcji realizują, ale z tego tytułu, że branża rozkwita, to te benefity rozlewają się praktycznie we wszystkie strony. Marszal niestety uznawał, wierzył w podejście Malthusa, przynajmniej w kwestii między 200 lat, że no, rozwój, jakiś postęp może być, ale presja ludności będzie zasadniczo w pewnym dłuższym okresie się znowu pojawiać. Póki co. Ta prognoza się nie sprawdza, i miejmy nadzieję, że się nie sprawdzi, bo wszystko wskazuje na to, że wzrost i rozwój jednak będzie szedł w tym kierunku, takim raczej optymistycznym, bo przecież gatunek ludzki się wstań, stanie, miejmy nadzieję, niedługo multiplanetarny. Jak zatem można by było podsumować Marszala? Tak jak powiedziałem na wstępie, szalenie istotny dla zbudowania współczesnego kurtu, kur, kursu przepraszam, e, mikroekonomicznego, w tym austriackiego kursu mikroekonomicznego.